Witamy w świecie Grupy Energa. Chcielibyśmy zabrać Was w podróż po pełnym wyzwań 2015 roku, w którym osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe we wszystkich segmentach. Rok 2015, pomimo niekorzystnych warunków, przyniósł poprawne wyniki w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. W tym okresie EBITDA zanotowała spadek, a przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie niższym w porównaniu z rokiem ubiegłym. Bezpośredni wpływ na taki wynik miały niekorzystne warunki rynkowe, skrajnie trudne warunki hydrologiczne oraz remont kapitalny jednego z bloków w elektrowni w Ostrołęce. W ubiegłym roku nastąpił również spadek wytwarzanej energii elektrycznej brutto, jednak wzrósł udział energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych, które stanowiły aż 42% mocy wytwórczej. Spośród polskich grup energetycznych posiadamy największy, bo wynoszący aż 41%, udział mocy zainstalowanych w odnawialne źródła energii. W roku 2015 zwiększyliśmy nakłady inwestycyjne o blisko 40%. Przeznaczyliśmy je na modernizację elektrowni w Ostrołęce. Uruchomiliśmy największą w Polsce farmę fotowoltaiczną w Czernikowie. A na końcowym etapie jest realizacja kolejnej farmy wiatrowej w Parsówku. W ramach inwestycji zwiększamy również moce wytwórcze w odnawialne źródła energii. Przed nami kolejne wyzwania. Dokonujemy przeglądu inwestycji i aktualizujemy strategię.